Siemaszko, z tej strony Amok TV. Siemanko, witamy. Dziś w unboxingu paczek od firmy Meus. Mamy tutaj dwie paczki z tubkami. Jedna paka. To jeszcze jest druga paka. No jeszcze za chwilę powiemy także, że za co tę paczkę otrzymaliśmy. Na stronie Meus, na Facebooku, oczywiście nigdy nie macie w opisie, więc macie zajrzeć. Były wykonane dwie zabawy. Jedna zabawa polegała na zdobyciu próbek nowości z Meusa na rok 2022 z działu Method Feeder. No w zeszłym roku też taka edycja była. Tak, taka stała edycja. No. Oraz działu karpiowego. Z racji tego, że weźmy tutaj akurat obydwoje udział, mamy tutaj dwie paczki, a także zachęcam Was tutaj do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, dwie łapki w górę, komentarza, uczynicie także filmik znajomym, a my zajmiemy się załatwianiem paczuszek. Tu mamy dwie próbki pelet Malibo 2 mm z Meusa, takie próbeczki. Tu mamy kolejny pelet LT95, taki ciemnawy kolory. Może troszeczkę tak, on będzie widać. Tak, czyli jakbyście też się dziwili, dlaczego szukałem podwójnie, po prostu każdy ma ze sobą paczkę swoją. No mają no ze sobą, każdy będzie miał po jednej sztuce z Was. Method Mix. Także mam tam tu. To wiesz, że nazwę też masz? No, no to tu jest. Mikro. Typowo ciemne. LED na nazwa tego produktu. Mamy kolejny. Mikro. Taki zielonkawy. Próbki. Mamy kolejny instant. No, dodajemy CLS. I tu banan. Też taki nowoczony, wygodny. No i teraz przejdziemy do kulek. Tutaj są kulki też także tonące oraz pływające. Tu mamy kulkę 20 mm okowa Sting. Tu mamy kulkę kolejną z konopia 15. Tu mamy kolejną kulkę Spectrum kukurydza 18 mm. Tu jest kolejna kulka z pop-upa kukurydza Spectrum 15. No mamy kolejną kulkę hakową konopia 18. Mamy kolejne kulki Bafterca 12 mm. Tu mamy pelet Squida 18. Tu mamy kolejną kulkę okową miód malina, też 18. Tak będzie wyglądać. Czy coś tam bija się trochę światło. Tu mamy kolejną kulkę pop-upa 15. Kolejna kulka zanętowa szafta 20 mm. Kolejna kulka zanętowa miód malina 18.
Kolejna. Pop-up. Miód malina. 15. Tam były 18, to są 15. Trochę się różnią. Może pokażemy. Tu jest pop-up, tu jest zanętowa. Mamy kolejną kulkę zanętową. Skwida. 15. Kolejne kulki pop-up. Konopie. Może przekręcimy jedną. Tak wygląda. Tu mamy kolejną hakową z konopia. 9. No i teraz mamy pop-upa Dumbbellsa. Squid. 15-18 mm. Dumbbells hakowy, squid. Dumbbellsy Flua Cel S 8. Tu mamy pop-upa Flua Dumbbellsa 8. Mamy Waftersa Banan 6 mm. Tak wygląda. Tu mamy Peletes CLS 10. Mamy pelet na włosa, squida, 8. Tu mamy kolejnego pelet na włosa, kukurydza, spektrum, 8 mm. Tu mamy Waftersika Banan. Tak wyglądają. No i przy końcowej fazie mamy taki katalog jeszcze. Mhm. No myślimy na 2022 rok. Jeszcze byś z tyłu też pokazał go. Czekaj, to taka ładna ryba. Mhm. Z tyłu na odwrocie jest tak. Zobaczmy to w środku. No tak, nie wiem, jakieś tam losowe stony pokaż, no nie? Mamy przynęty. Przynęty. Zanęty. Jak widzicie, tutaj wszędzie jest cała masa do wyboru, kto co woli. No, chcielibyśmy serdecznie podziękować firmie Meus za tyle wspaniałych próbek. No, no, będziemy mieli tym roku co testować, sprawdzać z wodami różnymi. Postaramy się coś tam wrzucić na stronkę. Przejrzymy katalog, ocenimy produkty, te produkty. Nowości szczególnie, tak, bo są wszystko nowości. No tak, no.
Jak siedzisz nad wodą, mam nadzieję, że dobrze chodzi. To ocenimy. No wiesz, no w zależności co się wrzuci do wody i jaka ta ryba będzie, tak? Żerowała w tym miejscu, tak? No tak. No bo to nie jest powiedziane, że ta i ta przynęta będzie się sprawdzać, tak? Na pewno też na plus zasługuje tutaj katalog, bo nie każda chwila rzuca ten katalog. No tak, można będzie zobaczyć sobie coś w nim. Przejrzymy, zobaczymy, weźmiemy ze sobą te próbki, przetestujemy nad zbiornikiem. Jeśli Ciebie się podobał Wam odcinek, także zachęcam tutaj do subskrypcji, łapki w górę, komentarz z opinią o tym odcinku. Oczywiście także na kanale końcowym macie wszystkie odcinki z filmu Meus, które powstały na kanale. Tak. Z kubkami z zeszłego roku, jest także boxing. My widzimy kolejny odcinek już na kanale. Siema! Zapraszamy do oglądania filmików.